Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, szanowny panie przewodniczący z grupą ekspertów, panie profesorze, szanowna pani minister, Wysoka Izbo. Niezmiernie się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj publicznie podziękować przede wszystkim Solidarności za ten konstruktywny, aczkolwiek niełatwy dialog, który przede wszystkim doprowadził do polityki godnościowej zarówno ludzi pracy, ale także seniorów. To właśnie warto przypomnieć tutaj dzisiaj z tej mównicy, przywrócenie wieku emerytalnego. To, co rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u tak naprawdę zafundował Polakom. Zabezpieczenie, aby Polacy mieli zagwarantowaną stawkę godzinową, płacę minimalną, żeby ta płaca minimalna była na godnym poziomie. I ta polityka senioralna, czyli możliwość przejścia na emeryturę, żeby emerytura była godnie waloryzowana, nie groszowo, tak jak nam to fundowała naszym rodzicom, naszym dziadkom, Platforma Obywatelska, PSL, gdzie koszty waloryzacji i wysłania tej decyzji do obywatela były wyższe niż dokonana waloryzacja. My wprowadziliśmy 13. emeryturę, 14. emeryturę. Zmiany w polityce podatkowej doprowadziły, że seniorzy nie mają odprowadzanego podatku przy kwocie 2500 emerytury. To, co dzisiaj zresztą i pan minister mówił, pan minister Stanisław Szwed, ale także pan minister Szewernaker, w jaki sposób wzrastała minimalna emerytura. Ale moje pytanie jest takie, bo mnie niepokoją wypowiedzi Platformy Obywatelskiej tutaj dzisiaj. Dwa tygodnie temu tutaj wysłuchaliśmy czytania ustawy o... Dziękuję serdecznie pani poseł. Nie pozwolę. Bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pana ministra Sebastiana Gajewskiego, o zabranie głosu. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani poseł, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, panie posłanki, panowie posłowie. Sejm proceduje w tej chwili dwa projekty ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej. To jest projekt Lewicy, reprezentowanej przez pana posła Tadeusza Tomaszewskiego, a także projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedstawiony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Tutaj cel, choć wprost nie sformułowany w tytule ustawy, sprowadza się przynajmniej co do zasady do tego samego celu, który jest sformułowany w projekcie Lewicy, to jest wprowadzenia powszechnej możliwości nabywania prawa do emerytury bez względu na wiek w związku z przebyciem długiego stażu ubezpieczeniowego. Wiek emerytalny to wiek, którego osiągnięcie uprawnia do zaprzestania pracy i nabycia prawa do emerytury jako świadczenia, które ma zastąpić dochód z pracy. W systemie powszechnym osiągnięcie wieku emerytalnego traktowane jest jako warunek nabycia prawa do emerytury albo treść ryzyka chronionego przez prawo do emerytury. W obu tych koncepcjach osiągnięcie wieku emerytalnego jest kluczowe dla możliwości ustalenia prawa do emerytury. Wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. I tu trzeba podkreślić, że nie są prowadzone żadne prace, które dotyczyłyby jakichkolwiek zmian w tym zakresie. Wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn jest objęty powszechną zgodą społeczną i polityczną i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje ani nie prowadzi żadnych zmian w tej materii. Przepisy niekiedy przewidują niższy wiek emerytalny dla poszczególnych grup ubezpieczonych, jak choćby dla niektórych ubezpieczonych, którzy pracowali w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. W systemie powszechnym ścisłym wyjątkiem jest natomiast możliwość nabycia prawa do emerytury bez względu na wiek, a zatem bez osiągnięcia wieku emerytalnego, czy to powszechnego, czy to obniżonego. Uprawnienie takie jest ściśle limitowane i odnosi się do kilku